Dzień dobry moi kochani, witam bardzo serdecznie, tak jak kiedyś obiecałam. Zapraszam dzisiaj starszaki i nie tylko, czyli osoby już dojrzałe, które być może czekają na miłość, być może czują się bardzo samotne i interesuje Was, czy to się jeszcze zdarzy. Zapytamy, co jest takiego w Tobie, co miłość przyciągnie. Zapytamy, nad czym jeszcze popracować, czyli na przykład, co możesz poprawić, co przeszkadza w tym, żeby z kimś się związać. I kochani, co się może wydarzyć? I zaczynamy od baranków. Dzisiaj zrobimy sobie dla baranków i dla byka. W następnych dniach będziemy robić sobie dla kolejnych znaków. Dziękuję Wam za to, że jesteście i zaczynamy. Co jest w Tobie dobrego? Co jest w Tobie takiego, co może przyciągnąć miłość? Kapłanka. Pokażę Wam. Tutaj jest takie światło, nie za bardzo. Nad czym popracować? Co możesz poprawić? Kochankowie. I co się wydarzy? Jak pisałam już wcześniej, może to być czytanie na kolejne pół roku lub na najbliższą przyszłość. To już nie ode mnie zależy. Kochani, ja wiem, że jesteście baranem i barany lubią być takie energiczne, żywotne. Czasami, no, jestem sama baranem, czasami lubimy tak być bardzo, że tak powiem, wszędzie, ale tak naprawdę będę mówić tak, jesteś osobą spokojną, mimo wszystko, wrażliwą. Również jesteś osobą zagadkową, czyli czasami ciężko cię rozgryźć, ale to jest dobra cecha, wiesz? Można ci zaufać, czyli jesteś bardzo dobrym materiałem na przyjaciela, a to jest teraz bardzo cenna, dobra cecha. Ludzi starasz się zrozumieć, nie oceniasz ludzi, nie osądzasz. I to też jest bardzo, bardzo dobra cecha. Lubisz dawać ludziom więcej niż brać od innych. To jest cechą, która cię charakteryzuje. Jest empatia, jest czułość, jest wyrozumiałość. Akceptujesz ludzi takimi, jakimi są. Potrafisz być osobą oddaną, potrafisz być osobą ciepłą. A sekrety, które ci inni powierzają, zachowujesz dla siebie. Czyli, jeszcze raz powiem, jesteś bardzo dobrym materiałem na przyjaciela. Tutaj również nie interesują cię romanse tak zwane jednonocne. Co ci pomoże? Nad czym jeszcze troszkę popracować? Pokazała nam się karta kochanków. Jako baranek jesteś bardzo podatny na opinie innych. No niestety, tak jest. I jeżeli nie będziesz więcej już sugerować się opinią innych, to tylko pomoże ci w tym, nie tylko, ale pomoże ci to w ogromnym stopniu być zadowolonym po prostu z decyzji, które podejmujesz. Również trzeba byłoby popracować nad jedną ważną rzeczą, mianowicie nad tym, że barany bardzo szybko się zakochują. A co za tym idzie, bardzo szybko się angażują. I zanim to zrobisz następnym razem, zalecane jest, żeby wbrew pozorom, kiedy już spotkasz tę jedyną osobę lub tego jedynego, tą jedyną, żeby podjąć decyzję, żeby nie robić tego tak szybko, żeby
Oczywiście podjąć decyzję jak najszybciej, nie zastanawiać się, jeżeli już się ta osoba pojawi, żeby nie zwlekać, ale przemyśleć za i przeciw. Trzeba pomyśleć, czego ty oczekujesz już tym razem, żeby tak się nie oddawać, żeby nie poświęcać się tak bardzo już. Żeby pamiętać, że w tym związku, że ten związek ma być dla ciebie. Żeby pomyśleć, czego oczekujesz od tej osoby. Bo przypuszczam, że jeżeli jesteście osobami starszymi, tak jak ja, macie już za sobą jakieś może dobre związki, może osoba odeszła, ale może po prostu byliście rozczarowani poprzednim związkiem. Może chcielibyście coś zmienić, żeby było lepiej dla was. I trzeba się zastanowić, jaki partner ma być, jak sobie wyobrażasz tego swojego partnera lub partnerkę, tą osobą, z którą chcesz spędzić swoje życie, a czego już nie chcesz w swoim życiu, jakiego zachowania już nie chcesz. I najwyżej okaże się, że na przykład spotkasz tą osobę i coś się w tej osobie nie spodoba i to najwyżej się okaże, że to nie jest ten, że to nie jest ta. Nie bój się po prostu ryzykować w tej kwestii. I również trzeba też nauczyć się dostosować. Trzeba rozumieć, że inni mają też swoje zdanie. Inni, na przykład spotkasz człowieka też mniej więcej w średnim swoim wieku, że ten człowiek ma inne nawyki, ma inne jakby wyobrażenie, ale na przykład jest bardzo dobry. Trzeba się też czasem dostosować. Karta cesarza mówi o tym, że spotkasz osobę, jeżeli spotkasz tą osobę i zrozumiesz osoby, tą osobę i będzie to ten jedyny, to założysz z nim nawet, jeżeli jesteś osobą nie na tyle, żeby już nie móc na przykład mieć dzieci, to nawet założysz rodzinę z tą osobą. Albo jeżeli jesteś osobą, która ma już dorosłe dzieci, ma już wnuki na przykład, to możesz spotkać człowieka, który też jest samotny i też ma dorosłe dzieci i wnuki i połączycie te swoje rodziny. I to będzie bardzo, bardzo dobre połączenie. Z osobą w energii cesarza poczujesz miłość. I to taką miłość, która da ci poczucie bezpieczeństwa, da ci poczucie stabilności. To również będzie miłość wspierająca. Co to znaczy? Będziecie się nawzajem wspierać, będziecie się rozumieć, będziecie się dopasowywać. On doceni to, że jesteś oddanym człowiekiem, że jesteś ciepłym człowiekiem. On doceni lub ona doceni to, że jesteś bardzo dobrym przyjacielem. W razie problemów, w razie choroby, w razie kłopotów, czy wasze dzieci będą w potrzebie, ta osoba zrozumie, że trzeba pomóc, bo cesarz jest odpowiedzialny, to jest dojrzały człowiek, to jest taka energia męska, taka odważna, bardzo odpowiedzialny, właśnie jeżeli na przykład martwisz się, jaki będzie w stosunku do twoich dzieci. Jeżeli spotkasz tego jednego, to może też być baran, to może być byk. To kochani, może tak się zdarzyć, że wasze dzieci pokochają tego człowieka lub jego dzieci pokochają was za to, jakimi jesteście. I naprawdę nie ma się czym martwić. Trzeba tylko iść do przodu. Trzeba podtrzymywać jakby swoje cechy, które są bardzo dobre, nie dać
się nawet innym jakby kierować. Załóżmy, że poznasz tą osobę i znajomi powiedzą, co ty robisz w ogóle. Albo będziesz się sama martwić, że a w tym wieku to się już nie da. Nie. Wszystko się da. I ja wam powiem, że ja wyszłam za mąż w wieku 50 lat po raz drugi. Jestem tak szczęśliwym człowiekiem, ale musiałam zmienić pewne swoje cechy. Rządzicielstwo tak zwane trzeba było jakby się pozbyć. Dziękuję wam.